Dzień dobry. Dzisiaj lekcja z doświadczeniem. Doświadczenie dotyczy pytania badawczego: czy mchy chłoną wodę? Hipoteza postawiona w doświadczeniu to jest, że mchy chłoną wodę. Dzisiaj, za pomocą mojej asystentki Emmy, Emma, możesz pomachać do moich uczniów, zrobimy króciutkie doświadczenie. Kochani, potrzebujemy do tego wysuszonego mchu. Mech jest oczywiście zebrany z mojej działki, nie z lasu. Nie wolno przynosić rzeczy z lasu. Niech to jest ich miejsce, niech tam rosną. Emma, odczytaj proszę, ile waży, jaką masę ma ten mech? 23 gramy. 23 gramy. Jest to suchy mech. Wczoraj go suszyliśmy. Bardzo proszę. Do tego potrzebujemy również wodę. Emma, ile tu jest mililitrów wody? 400 mililitrów wody. 400 ml wody. Ok. Wysuszony mech. O 23 gramy wysuszonego mchu umieszczamy w 400 ml wody. Poproszę Emma, żebyś cały mech włożyła do. Śmiało. Tak, żeby cały był zanurzony. Świetnie. Odstawiamy to na co najmniej 12 godzin. Pewnie będzie więcej. Jutro rano wyjmujemy mech i zobaczymy, co się z nim stało. Bardzo dużo. Odejmiesz szybko? 23. Czekaj. Ile wody w takim razie zostało pochłonięte przez nasz mech? Pamiętasz, Ancia, ile było wcześniej mililitrów? 400 mililitrów. 400. Wlejesz, proszę. Ema już wytarowała. Przełączyła jednostki na mililitry. Tak, dobra, ten mógł został, bo niedobrze wypukałam. Ile mamy mililitrów? 320. 320 mililitrów, czyli o 85 mililitrów. To by się zgadzało, bo 72 gramy. Waży teraz nasz. O 72 mililitrów. Tekst tego taki. Że mchy pięknie chłoną wodę. A zobaczcie, one były takie wczoraj wysuszone biedaki, a jak pięknie podniosły swoje listeczki, żywo zielone się stały, bo ta woda jest w środku. Zapamiętujemy, mchy niepozorne, ale spełniają niesamowicie ważną rolę w środowisku. Zatrzymują wodę wtedy, kiedy jest jej za dużo i oddają wtedy, kiedy jest susza.